mieliśmy taką dość niefajną tą piosenkę. No, jeszcze piosenie nie jest. Pierwiastki filmu przemarzły. Przycinanie. No niestety niektóre rośliny trzeba przyciąć. Trzeba przyciąć róże, trzeba rozsadzić wiele kwiatów cebulkowych. Tak pokrótce na przykład irysu, brzonkwili, narcyzów. Ponieważ jeśli nie będziemy tych kwiatków rozsadzać co jakiś czas, to nie będą tylko wcale. Mi żal tego ruszać. Nie, trzeba rozsadzać koniecznie. Mogę dowiedzieć na swoim przykładzie, że jak posadziłam żonkile rządkiem po jednej cebulce, przepięknie zakwitły następnego roku wszystkie, a jak były kupieni no, trzeba rozsadzać i koniecznie pojedynczo i dopiero po przekwitnięciu. To znaczy, można na wiosnę, tylko możemy je lekko osłabić, a szkoda by było, bo nie wcześniej te są piękne. Przygotowanie ziemi. Zanim zabierzemy się za sadzenie, trzeba tę ziemię poruszać, żeby ona obeschła. To się tylko tak wydaje, że mam ciepło, mam ładnie, że wszystko jest fajnie, ale to jest tylko taki pozór. Ponieważ jak ziemię ruszymy, w środku ziemia jeszcze jest zmarznięta, jeszcze jest zimna. Trzeba troszeczkę coś tam pokopać, poruszać i wtedy myślę, że te kwiatki nawet z rozsady można już wtedy sadzić. Rozsada. No, rozsadę wypadałoby zasiać. To są nie tylko kwiaty, ale też warzywa przede wszystkim. I proponuję, żeby jednak nie siać do ziemi, tylko z rozsady, bo się lepiej udają, bo widzimy, jak nam wyrośnie wszystko. Ogólnie. Tak. Ja tak mi się wydawało, że... Ale nie widziałam. Nie, przypuszczałam, wiesz? Bo to taka masakra była. Dobra, ale zjadają, tak? Zdarza się, jak są głodne. To znaczy, jeśli nie ma innego pokarmu... Klęska, że tam była jakaś zachwiana na nolaga, że tych ślimaków było mokro. U mnie w ogrodzie 2 lata temu chyba. Bardzo mokry rok był. One lubią po prostu wodę. Mogło braknąć naturalnego wroga, bo... Być może. Teraz niestety coraz więcej osób mieszka w okolicy, wypuszczają psy, a niestety te psy działają niezbyt korzystnie na inne zwierzęta, jeśli w szczególności puści pieska samopas i ten pobiegnie do lasu i coś tam... Co jest, że to jest styczeń 1937 rok? Tutaj czytamy 1939. A to jest co mamy? Na tym się uczyłem ogrodnictwa jako w liceum. 1948. A dalszą historię o tym opowiem, jak macie chwilę ciekawości. Nie, no oczywiście, że tak opowiem. Po prostu. Dawno i jeszcze w tej chwili też wydałem. Teraz tak? Nagle? No, panie Zbigniewie, proszę bardzo. Dlaczego? Ja już kosztowałem. Naprawdę? Ale... A to nie jest za zaliczeniem. Nie. To rzeczywiście pomysł jest ważny i zaprenumerujemy. Ja mówię, proszę księdza, ale ja zaprenumeruję. A dlaczego ty, a nie my? Bo ja dostanę w nagrodę, że pozyskałem prenumeratora. I w ten czas dostałem w nagrodę muszę się pochwalić. Dostałem w nagrodę nasiona rodzynka brazylijskiego. Piękna rzecz. I na botanice. Ja zauczyłem. To jest, tu jest fasolnik chiński, nie chiński, to egipski. I on ma ciekawe, bo on ma natomiast ciekawe nasionki. Przyprawa do... Chwileczkę, może tak zrobić. Przyprawa, no, jakaś sałatka, to taka rozwajcona. Bo to w smaku,
warzywa, które nie mają żadnej wartości kalorycznej, tylko bardziej smaku.